Siema dziesiątka, w tym odcinku dowiecie się, jak skutecznie do grupy kursu zdalnego i o co w ogóle chodzi w kursie zdalnym. Więc chodzi o to, że będzie kurs taki, co do matury przygotowuje. I to będzie tyle albo tyle godzin, zależy jak szybko pójdzie. Hajsu, no nie mało, ale też nie bardzo dużo, a grupy będą małe. Ta konkretna grupa będzie miała zajęcia w poniedziałek i piątek. Jakim cudem to by miało działać? Będzie działać dzięki tablicy webowej, na której każdy uczestnik może sobie gryzmolić nieczytelnie myszą, albo bardziej czytelnie tabletem graficznym, albo jakimś iPadem czy innym takim. A gadamy tym. Gadamy i piszemy tym. Dzieci, które wyrażą zainteresowanie, zostaną dodane do tego serwera Discordowego. To jest screenshot zajęć. Tu sobie dzieci coś piszą. Albo ja piszę. Akurat zadanie z próbnej, chyba z nowej ery. Nie pamiętam. No i bonusy. Przy rozsądnej frekwencji. Bonusy. Dostęp do tablicy. Tej, po której piszemy. Zawsze. Zewsząd. Na każdym urządzeniu. Dodatkowo. Dostęp do tablicy z komentarzami cennymi. To są cenne komentarze i te zielone też. To znaczy, jeśli przeglądając to po zajęciach uznam, że było warto powiedzieć coś więcej, a nie powiedziałem, to ładnie dopiszę. No i tutaj wypunktowałem te najważniejsze rzeczy. No i jeszcze Discordowy czat. Można pisać i dyskutować. Tu akurat cygan pisał, więc trochę po cygańsku. Także tak. No a to nie zupełnie bonus poza czteropaka. Ale jeśli ktoś nie będzie mógł, bo na przykład będzie miał wyrwanego zęba albo transplantację trzustki, to można nagrać. No i poziom. Ta konkretna grupa będzie taka średnia. W sensie ona jest dla tych, którzy mają fizykę rozszerzoną. Dla tych, którzy ostatnio fizykę mieli w pierwszej klasie, pewnie zrobię osobną grupę, ale musi się ich znaleźć dosyć dużo. Najczęściej zadawane pytania. No to te. I te. I jeszcze o hajs. Hajs można przelewem, a można oczywiście mi przywieźć, no ale przelewem lepiej. Chyba, że ktoś mieszka na Podlasiu, tam przelewów jeszcze nie ma, to wtedy będzie musiał wsiąść na świnie i mi przywieźć. Co zrobić? No i dobrze jest mieć porządny mikrofon.